Portal WRC.pl. W Wągrowcu odbyły się drugie warsztaty muzykalowe zorganizowane przez Studio Piosenki Metro Wągrowiec. Organizatorem była Ewa Kamieniecka-Cyranek. Warsztaty zorganizowano w ośrodku wypoczynkowym Łodzianka. Po raz drugi już w ramach działalności Studia Piosenki Metro w Wągrowcu zorganizowaliśmy wraz z artystami Studia Piosenki Teatru Studio Buffo w Warszawie drugie warsztaty muzykalowe. W tych warsztatach uczestniczy 30 młodych ludzi. Pracują w dwóch grupach. Instruktorzy z teatru prowadzą zajęcia aktorskie, taneczne, choreograficzne, interpretacja piosenki i wokalne. Warsztaty trwały 5 dni. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy. Zajęcia wokalne prowadziła Magdalena Dąbkowska, która na co dzień pracuje w Teatrze Studio Buffo w Warszawie. Pisze teksty, komponuje. Magdalena to również ćwierćfinalistka programu The Voice of Poland. Od poniedziałku, już od dzisiaj mamy czwarty dzień warsztatów, pracujemy z dzieciakami nad techniką wokalną, nad interpretacją piosenek, nad wydobywaniem po prostu z nich, o czym wcześniej nie mieli pojęcia, że można zrobić na piosenkach. Bawimy się jednocześnie, wplatamy elementy właśnie tej techniki po prostu, żeby dzieciaki na przyszłość, jak stąd wyjdą, wiedziały, jak się rozgrzewać przed każdym występem, co robić ze swoim ciałem, jak układać mięśnie twarzy. Także wydaje mi się, że tego się głównie tutaj nauczą, po prostu, że jak stąd wyjdą, będą znały podstawy przygotowania w ogóle do pracy nad piosenką. Grupa jest raczej, wydaje mi się, wyrównana, jest fajny poziom, jest jakby równy, więc można stworzyć fajne rzeczy, dlatego wydaje mi się, że jutro na koncercie w piątek Wam wita Atrze, pokażemy po prostu siłę tej grupy. Bo to jest też dla mnie ważne, żeby się nauczyli pracować w zespole, że jest cała grupa, ale muszą brzmieć jak jedność. To jest chyba w ogóle najtrudniejsze. Nie wiadomo, czy potem będą solistami, czy właśnie przyjdzie im pracować w zespole jakimś, czy w teatrze, czy razem, czy oddzielnie. To jest bardzo ważna umiejętność, żeby umieć zabrzmieć jak jedność. I tego również się tutaj uczą. W trakcie warsztatów nie zabrakło też zajęć z choreografem Pawłem Orłowskim, aktorem, tancerzem, wokalistą pracującym w Teatrze Studio Buffo. Paweł Orłowski to także czterokrotny mistrz świata w tańcu breakdance. Przygotowujemy się do piątkowego występu finałowego. Pracujemy nad materiałem z musicalu Metro. Ja zajmuję się tutaj choreografią, także pracujemy nad tańcem. Warsztaty zakończyły się występem finałowym, który zorganizowano w Miejskim Amfiteatrze w Wągrowcu.
Cieszymy się, upadamy, gubimy i znów szukamy. Odchodzimy wciąż, powracamy, po drodze tam, gdzie zmierzamy. Zarwię noc pod uciem szkła, zdjęcie mi głos, kolejny raz. O, nie mam nic, nie mam nic, o. Brawa, brawa, jesteśmy z was bardzo dumni, naprawdę. Mua, mua, mua.